nazwy. I recognize some faces here. Poznaję niektóre twarze. I've been coming here since 2014. Niektóre znam od 2014 roku. This is my eighth time visiting Poland. I to jest mój ósmy raz w Polsce. So I've got friends all over, you know, Poland, and it's just awesome to see some of you. Więc mogę powiedzieć, że mam przyjaciół już w całej Polsce i naprawdę fajnie niektórych z was tutaj widzieć. I like, you know, I like to have some fun. I think sometimes we take ourselves too serious. I chciałbym troszeczkę tutaj wyluzować atmosferę, bo wiecie, czasami traktujemy samych siebie zbyt poważnie. And I have the life of the party living on the inside of me. His name's Jesus. Ja mam takiego, wiecie, króla dyskoteki, który mieszka we mnie i on się nazywa Jezus. When the Bible talks about us having his joy, I don't think it's this. I wiecie, kiedy w Biblii czytamy o tym, że w niebie jest radość, to mi się wydaje, że ta radość nie wygląda w taki sposób. Pan jest moim pasterzem. Radość Pana jest nade mną. Chwała Panu. Oh, sometimes we act silly, right? Nie, czasami zachowujemy się głupio, prawda? So we can have some fun. Więc pobawmy się trochę razem. It's not dishonoring the pulpit. Tutaj nie chodzi tylko o to, żeby uszanować to, co się dzieje. It's just realizing I have nothing to do with this thing. Tu chodzi o to, aby uświadomić sobie, że to nie chodzi o mnie w tym wszystkim. It's all Jesus. Chodzi o Jezusa. It's all good. Chodzi, to wszystko jest dobre. All right, amen. Tak, amen. And even when we do a good job at the pulpit. I nawet kiedy dobrze się sprawdzimy za amboną. Someone says, oh, that was a good word. I ktoś może przyjść i powiedzieć, o, to było dobre słowo. And a lot of times we say, oh, no, that was Jesus. A my wtedy powiemy, o, nie, to był Jezus. But I want to tell you that if it was Jesus. Ale chcę powiedzieć, gdyby to był Jezus. It would have been so much better. To poszłoby mu dużo lepiej. So it's okay to say thank you. Można po prostu powiedzieć dziękuję. I tried really hard to get that one right. Naprawdę, ja ciężko pracowałem, żeby się tego nauczyć. What Jacob was saying yesterday. I to, co Kuba mówił wczoraj wieczorem. He said, I'm probably gonna get stuff wrong. Wiecie, to nie jest problem, żeby wszystko zmaścić. And I was like, and that's okay. Ja sobie myślałem, no ty w porządku. Keep going, man. Dobra, dawaj radę, idź do przodu, przyjdź. Just point back to Jesus. Po prostu skieruj ludzi do Jezusa. Amen. 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 So I have a joke. Can I tell a joke and then I'll move on? Is that okay? Czy mogę powiedzieć kawał, a potem już będę mówił coś innego. All right. The Pope goes to New York. Papież jedzie do Nowego Jorku. And he's picked up at the airport by a limousine driver. I na lotnisku przyjeżdża po niego limuzyna. He looks at the beautiful car and he says, I never get to drive. Will you please let me drive? I on patrzy na tą limuzynę i mówi sobie, ja nigdy nie mogę prowadzić takiego samochodu, nigdy nie mogę prowadzić samochodu. Może tutaj mógłbym pokierować nim. And the driver says to the Pope, I don't think I should do that. I don't think that's a good idea. No i kierowca tej limuzyny mówi, papieżu, nie wiem, czy powinienem się na coś takiego zgodzić. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. But the Pope persists and he just begins to say, please, please let me. Ale papież naciska na niego i upiera się bardzo mocno i cały czas go prosi o to. And the driver's like, I can't say no to the Pope. I kierowca myśli sobie, kurczę, no nie mogę odmówić papieżowi. And so the Pope gets into the car and drives 100 miles per hour in a 45 mile per hour zone. Więc papież wsiada do samochodu i pędzi 90 na godzinę, gdzie jest ograniczenie do 40. And a policeman notices him and pulls him over. No i trafiają na policjantów, policjanci zatrzymują samochód. And the police officer walks over to the Pope, rolls down the hood, has him roll down the window. I policjant podchodzi do samochodu, każe papieżowi zsunąć szybę w drzwiach samochodu. And the police officer startled. He can't believe it's the Pope. I nagle jest w wielkim szoku, bo aż trudno mu uwierzyć, że to papież siedzi za kierownicą. And he says to the Pope, just wait one minute. I mówi do papieża, proszę chwileczkę poczekać, proszę pana. And he goes to his radio and he calls to his chief. I wraca do swojego samochodu, bierze radio, dzwoni do swojego szefa, przełożonego. He says, chief, I have a problem. I mówi, szefie, mamy problem. And the chief says, what sort of problem? A szef pyta, no ale co to za problem? And the officer says, well, you see, I pulled over this guy for driving way too fast. I ten policjant mówi, słuchaj, zatrzymałem tego gościa, który jechał tutaj dużo za szybko. However, he's someone very, very important. Ale kierowca to bardzo ważna osoba. And the chief says, important like the mayor? I szef mówi, to taki ważny jak nim burmistrz? He says, no, much more important. Nie, dużo bardziej ważny. Important like the governor? No, jak jakiś tutaj prezydent? And he says, way more important. Nie, dużo bardziej ważny. Okay, like the president then. No to jak prezydent Stanów Zjednoczonych. More important. Nie, jeszcze ważniejszy. Who's more important than the president? Kto jest ważniejszy niż prezydent Stanów Zjednoczonych? That's what the chief says. A odpowiada policjant. And the officer says, I don't know. I on mówi tak, nie wiem. But he's got the Pope driving for him, so it must be God. Ale sprawił, że papież prowadzi jego samochód, więc to chyba musi być Bóg. So that one usually goes over good here, because you guys know about the Pope, right? Wiecie, ten kawał tutaj dobrze działa, bo wy znacie
papieża, to jest osoba dosyć istotna w Polsce. Amen. Amen. So, you know, like I said, I've been here for a while. I love coming to Poland. I love just, hey, I've got so many friends now, so it's a real treat to come here. I wiecie, ja, tak jak powiedziałem wam, już byłem w Polsce parę razy i naprawdę lubię tutaj przyjeżdżać i mam tutaj bardzo wielu przyjaciół. And I come all the way from Tampa, Florida. I przyleciałem tutaj z Tampy na Florydzie. Where we're surrounded by beaches. Z miejsca, gdzie jest pełno pięknych plaż. It's where Pastor Dan and I have to suffer for Jesus. To jest niedaleko miejsca Pastor Dany, gdzie możemy cierpieć dla Jezusa. Come visit here, you know. Wiecie, przyjedźcie pocierpieć. To get away. Bo oderwać się trochę od waszych problemów. Suffering so much. Tam jest tak wiele cierpienia. It was funny. People from Europe come to my city in January in the wintertime. Wiecie, ludzie z Europy przyjeżdżają do nas w styczniu. And the temperature outside is probably the coldest day of the year for us. I temperatura na zewnątrz tutaj jest prawdopodobnie tam jest w ciągu nocy jest wyższa niż tutaj w ciągu dnia. Horrible suffering for Jesus. Naprawdę cierpimy tam dla Jezusa. So I get to be with you. Więc przyjechałem tutaj, żeby być z wami. Amen. Amen. So there's been a just this common flow of teaching and really desiring and going after God's glory and revival in Poland since I've been coming. Od kiedy przyjeżdżam do Polski, zauważyłem, że jest pewna spójność w nauczaniu, w tym, co jest nauczane. I to jest nauczanie skoncentrowane na tym, aby oglądać to, jak Boża chwała przychodzi do tego kraju, jak wpływa do Polski. And it's like every time I visit, it's the same desire that the hearts would burn and we would have revival. I za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, spotykam to samo pragnienie, aby serca były rozpalone dla przebudzenia. And you know, I realize that There's been so much prayer, even just in the 8 times I visited. I zauważyłem, że za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, te 8 razy, jest bardzo wiele modlitwy. And I realized that there's been even more years than I've been visiting for that same prayer. I zobaczyłem, że ja przyjeżdżam częściowo też ze względu na tą modlitwę. And I honestly really believe. I naprawdę wierzę. That fire that you're desiring, that. Że ten ogień, którego pragniecie. That anointing that you so desperately want. To namaszczenie, którego tak desperacko szukacie. I believe with all my heart that you actually have it. Wierzę głęboko w moim sercu, że wy już to macie. And it's not because you prayed for it. I macie to nie dlatego, że się o to modliliście. It's not because you were a good boy or a good girl. Nie dlatego, że byliście dobrymi chrześcijanami. You know, not because you followed all your Christian discipline. Nie dlatego, że byliście wierni swojej chrześcijańskiej dyscyplinie. It's because Jesus already made that happen. Ale dlatego, że Jezus już to uczynił. 2000 years ago he made that possible. Ponad 2000 lat temu on nam to umożliwił. And don't get mad at me if I tell you that you look like Jesus because he's on the inside of you. I nie wkurzajcie się na mnie, kiedy powiem wam, że wyglądacie jak Jezus, bo Jezus jest w każdym z was. And so sometimes I just think that we're missing it when we pray for things like that. I czasami mam wrażenie, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, kiedy wołamy o te rzeczy. I really just think we just need to start thanking him for what we already have. Powinniśmy zacząć więcej zastanawiać się nad tym, co już mamy. You know the anointing that Jesus gave me? Wiecie, to namaszczenie, które Jezus dał mi. I realized a couple years ago. Uświadomiłem je sobie kilka lat temu. That it never went stale. Że to i to się nigdy nie wygasiło, nigdy nie odeszło. It never expired. I ono nigdy nie wygaśnie, nie straci ważności. It's still fresh. To jest coś wciąż świeżego. Amen. Amen. Come on, you gotta get this. Słuchajcie, no musicie to złapać. Don't look at me sideways. Nie patrzcie na mnie tak. Especially those who know me. Come on. spod czoła, spod byka. No, nawet jeżeli mnie nie lubicie. It's like what Pastor Dan was saying. Listen to this. Przeczytam wam takie słowo. Posłuchajcie tego. Peter writes this. His divine power. Piotr pisze coś takiego. Jego boska moc. Has given us everything we need for godly life. Obdarowała nas wszystkim, czego potrzebujemy dla pobożnego życia. Through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Poprzez poznanie tego, który powołał nas przez swoją łaskę i wielkość i chwałę. That's why Pastor Dan was saying that he calls you holy. Dlatego on nazywa nas świętymi. Because of his grace. Ze względu na swoją łaskę. And his grace is his ability that's inside of you. Jego łaska to są jego zdolności, które są złożone w tobie. So you've been made holy by Jesus, not by you. Więc zostałeś uświęcony przez Jezusa, a nie przez samego siebie. Yeah. And you know what gets up people upset about that? I wiecie, co ludzi w tym denerwuje? Because you do nothing for it. Bo nie można niczym na to zasługiwać.
służyć. You didn't choose him, he chose you. My nie wybraliśmy jego, on wybrał nas. And you choose him. I ty wybrałeś go. Because he first chose you. Dlatego, że on najpierw wybrał ciebie. So Jesus chose you, therefore you choose. Więc Jezus wybrał ciebie, dlatego ty wybrałeś jego. I'm not saying all dogs go to heaven, okay? Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy, którzy nazywają się chrześcijanami, idą do nieba. But there is a choosing, but remember he chose first. Ale jest kwestia wyboru, którego musimy dokonać, ale pamiętajmy o tym, że on nas wybrał pierwszy. It's not about how much you love him. Tu nie chodzi o to, jak bardzo ty go kochasz. It's about how much he loves you. Tu chodzi o to, jak bardzo on kocha ciebie. He first loved. On ukochał ciebie pierwszy. Therefore you love. Dlatego ty możesz kochać. There's a choice in the matter, amen? I w tym wszystkim jest pewien wybór, tak? And so even when you hear things about grace, więc kiedy słyszysz te rzeczy o łasce, understand what it really is. Postaraj się zrozumieć, czym ona jest naprawdę. Amen? Amen. Amen. All right, so I have a friend of mine, his name's Robert, he's a pastor. Mam przyjaciela, który jest pastorem, ma na imię Robert. And just about a week and a half ago, I got to visit with him. I jakieś półtora tygodnia temu mnie odwiedził. And he was telling me that he's 37 years old, by the way. My friend Robert is 37 years old. On ma 37 lat. And he's in good shape. Jest w dobrej kondycji. And he was diagnosed with congested heart failure. I zdiagnozowano u niego wadę serca. Kidney failure. Zdiagnozowano chorobę nerek. Liver failure. Chorobę wątroby. Extremely high blood sugar. Bardzo wysoki poziom cukru we krwi. And he was devastated to get this diagnosis. Jak on dostał te wszystkie wyniki badań, to się załamał. Yeah, no signs or symptoms. On nawet nie widział żadnych symptomów tego, że jest tak poważnie chory. And when he walked out of the doctor's office, i kiedy wyszedł od lekarza, he walked out with a list of new doctors he has to go see. Dostał tam całą listę różnych lekarzy, do których musi się teraz udać. And he told me he was just sitting in his room and he began to get upset. I powiedział mi, że siedział u siebie w pokoju, patrzył na tą listę i zaczął się wkurzać. And he said he was reminded by God of who he is. I wtedy Bóg przypomniał mu o tym, kim on jest. And he said God said, Robert, i powiedział tak, you preach this stuff. Bóg powiedział mi tak, Robert, ty nauczasz o tych rzeczach. Be healed. Bądź uzdrowiony. Be healed, Robert. Bądź uzdrowiony, Robert. And so he just began to believe he was healed. Więc on zaczął wierzyć w to, że jest uzdrowiony. And he has 8 children, okay? On ma 8 dzieci. Busy man. Jest zajętym człowiekiem. And so he's extremely busy, right? Więc jest naprawdę masakrycznie zajęty. Get your head out of the gutter. And that doesn't translate very well, huh? Okay, we'll move on. So he decides that he's going to see a homeopathic doctor. On zdecydował, że uda się do lekarza, który zajmuje się homeopatią. Because he just feels like, you know, that he can just do something natural about this. Bo miał takie poczucie, że może skorzystać z pewnych takich naturalnych sposobów leczenia. And so he meets the physician and the physician's a believer. I spotyka się z tym lekarzem, a on okazuje się być osobą wierzącą. And he says, don't tell me your diagnosis. I mówi do niego tak, nawet nie chcę słyszeć o tym, jaką diagnozę otrzymałeś. I'm going to examine your body. Ja zamierzam cię zbadać. And ask Holy Spirit. I zapytam Ducha Świętego. And we're gonna find the root cause to your problem. I znajdziemy podstawową, główną przyczynę twojego stanu zdrowia. And so after a few minutes of examining his body, więc to badanie trwało kilka minut. He begins to tell him that stress has put a lot of damage on your body. I ten lekarz mówi do Roberta, słuchaj, stres dokonał spustoszenia w twoim ciele. And he said, you have an issue with your right kidney. Mówi, masz problem z prawą nerką. And that's exactly one of the diagnoses he had received. A to jest dokładnie, to było spójne z tą diagnozą pierwszą, którą dostał od lekarza. And he says, you have to understand, we're going to treat that kidney. I on mówi, będziemy leczyć tę jedną nerkę. Through natural means. Naturalnymi sposobami. Because that's the root cause to your heart issue, to your liver issue, to everything. Wow. Dlatego, że choroba tej jednej nerki powoduje zatrucie, chorobę całego organizmu. So he just gave him natural vitamins, herbs. Więc on dał mu jakieś witaminy, jakieś ziołowe leki. And he told him to take this for 3 weeks. Kazał mu je zażywać przez 3 tygodnie. And so he continued just to believe God and take these herbs. Więc on po prostu miał porządnie, miał żyć, dbać o siebie i zażywać te ziołowe tabletki. At the end of the 3 weeks, he had an appointment with the heart doctor. I po 3 tygodniach miał akurat spotkanie z kardiologiem. And the heart doctor said this. I kardiolog powiedział tak. I've never in all my career never seen anything like this. I lekarz powiedział tak, nigdy w całej mojej karierze lekarskiej nie spotkałem się z czymś takim. He says, I'm removing your diagnosis, there's nothing wrong with your heart. Mówi, ja wykreślam tą
diagnozę, bo z twoim sercem nie ma, jest wszystko w porządku. Nothing wrong, but that's good news, guys. Twoje serce jest w porządku. To są dobre wiadomości, ludzie. Ucieszcie się. All right. Anyways, how long will it go? So, see if I can bring up anything better. Zobaczmy, coś lepszego wam sprzedam w takim razie. So get this. Then they look at his blood. His kidneys are perfectly fine. Później zrobił badanie krwi i okazało się, że obie nerki funkcjonują bez zarzutu. Both function at 100%. I obie funkcjonują w 100%. His blood is clean. Jego wyniki krwi są bardzo dobre, nie ma tam żadnych zaburzeń. His liver is healed. Jego wątroba jest zdrowa. And then the nurses flipped because his blood sugar improved in such a way that they've never seen improve. I później pielęgniarki prawie że po prostu wyskoczyły z butów, bo okazało się, że wyniki badań krwi wykazały taką zmianę jakości tej krwi, jakiej one nigdy wcześniej nie widziały. He had perfect blood sugar. Powiedziały, ma pan idealny poziom cukru. The man was healed. Ten człowiek został całkowicie uzdrowiony. He said one of the physicians began to cry. I on powiedział mi, że jeden z lekarzy się rozpłakał. Not knowing Robert was a pastor, nie wiedząc o tym, że Robert jest pastorem. He said, I don't know about you, Robert. Powiedział tak, ja nie wiem za dużo o tobie, Robert. But I've been in this profession long enough, ale ja już jestem lekarzem długo. To know that miracles are real. I wiem, że cuda są prawdziwe, się zdarzają. And then he got to share his faith, of course. I wtedy Robert oczywiście podzielił się z nim wiarą. Amen. But here's what I learned in all of this, because I knew God was good. Ja wiedziałem przez cały czas, że Bóg jest dobry, ale ta sytuacja czegoś mnie nauczyła. There's a root cause to everything. Że każda sytuacja ma swoją przyczynę. There's a root cause to the reason why things don't happen for you in your life for breakthrough. Jest główna jedna przyczyna, dla której pewne rzeczy nie dzieją się w twoim życiu. And I believe the root cause that's keeping us back from being all that we're called to be. I wierzę, że główną przyczyną tego, dlaczego nie jesteśmy tym, kim mamy być, do kiego zostaliśmy powołani, aby być. I believe it's bitterness. Wierzę, że to jest zgorzknienie. Bitter roots that's grown inside of our hearts. To są takie gorzkie korzenie, które rozrosły się w naszym wnętrzu. Because we want revival. Dlatego, że my chcemy przebudzenia. But revival's not gonna happen unless you become revival. Ale przebudzenie nie przyjdzie, dopóki ty sam nie staniesz się nośnikiem przebudzenia. Not a man of God, not a woman of God. To nie ma być jakiś mąż Boży, jakaś Boża niewiasta. With a microphone in their face. Która ma mikrofon przyklejony do twarzy. Spoon feeding you their revelation and their anointing. Która łyżeczką karmi cię swoim objawieniem i swoim namaszczeniem. No, it's the people of Poland waking up to who they really are. Nie, przebudzenie przychodzi przez ludzi w Polsce, którzy przebudzą się do świadomości tego, kim naprawdę są. That they're citizens of heaven that have visited Poland. I zrozumieją, że są niebiańskimi obywatelami, którzy przyjechali odwiedzić Polskę. You're not of this world. Nie jesteście z tego świata. You were put here in Poland. Zostaliście postawieni tutaj w Polsce. Because God called you to be missionaries for this nation. Dlatego, że Bóg powołał każdego z was, aby był misjonarzem dla tego narodu. You were born missionaries. Jesteście urodzonymi misjonarzami. Because your home is heaven. Dlatego, że wasz dom jest w niebie. And here's the thing, God is here. I dlatego Bóg jest tu. But I can tell you this. Mogę wam powiedzieć coś. He doesn't hang out here. On tutaj nie przebywa, on się tutaj nie buja od czasu do czasu. No, God's here because you showed up. Bóg jest tutaj dlatego, że ty tu jesteś. Yes, I'm telling you. I'm not telling you that you're God. I'm telling you that God's in you. I ja chcę wam, nie mówię wam, że jesteście Bogiem. Ja mówię wam, że Bóg jest w was. Hallelujah. And there's nothing you can do about it. I nic nie możecie na to poradzić. If you believe in Jesus, jeżeli wierzysz w Jezusa, he's made his home inside of you. To wiedz o tym, że on zamieszkał w tobie. Not just Jesus, but the whole Trinity. You get the whole package. Nie tylko Jezus, cała Trójca Święta, dostałeś cały pakiet. I was joking with the youth yesterday. Ja wczoraj żartowałem sobie z młodzieżą. I'm a big guy, I got the whole package. Wiecie, ja jestem dużym facetem, ja dostałem pełny pakiet. I've got big God inside of me. Ja mam tutaj wielkiego Boga w sobie. Every one of them inside of me. Amen. So do you. Więc, ale ty, w tobie też mieszka każda osoba Trójcy. So think about how different the world would look, how Paul would look when you realize that. Więc pomyśl, jak bardzo Polska się zmieni, kiedy ty sobie to uświadomisz. But it's bitterness that's keeping us from that. Ale nasze zgorzknienie powstrzymuje nas przed doświadczaniem tego. And so we'll have prayer meeting after prayer meeting after prayer meeting after prayer meeting after prayer and service after service after service. I my mamy spotkanie modlitewne, jedno, drugie, trzecie, piętnaste, nabożeństwo jedno za drugim. Trying to obtain something we already have. I próbujemy poprzez to zdobyć coś, co już mamy. Wake up, church. Kościele, obudź się. He's enough.
On wystarczy. And you have all of him. A ty masz jego pełnię. And you weren't qualified when he called you. I nie nadawałeś się do tego zadania, kiedy on ciebie powołał. You weren't. Nie byłeś do tego, nie nadawałeś się do tego. He is. Ale on się nadawał. And he says that you and him are one. I on powiedział, że ty i on stanowicie jedno. So we gotta deal with this bitterness. Więc wróćmy do tej goryczy, pozbądźmy się jej. And I gotta deal with my time. A ja muszę pilnować czasu. So I'm gonna go quickly, okay? Więc przejdziemy przez ten temat szybko. Let's read from Hebrews chapter 12. Przeczytajmy fragment z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału. Verse 14 through 16. I wersety 14 do 16. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. 14 do 16. Okay. Here's what it says, verse 12. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. 14 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Did you read 12 through 16? Or sorry, 14 through 14, 15 and 16. Uważajcie, 15 werset, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy, wyrastając, nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu. 16. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Jest tutaj kilka rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Mamy tutaj korzeń goryczy, który prowadzi do zwiedzenia. Listen to what it says here. I can read it and you want to just translate what I say? Mm-hmm. Okay, for sake of time. In 2 Corinthians chapter 11, verse 3. W 2 Koryntian 11:3. But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness. Paweł pisze, ale obawiam się, aby w jakiś sposób, jak wąż zwiódł Ewę, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Swoją przebiegłością, aby nie zwiódł i was, aby wasze umysły nie zostały odwiedzione od prostoty w Chrystusie. And so let's go back to the garden, right? Więc wróćmy na chwilę do ogrodu Eden. And we look at what Satan's doing. Zobaczmy, co zrobił tam szatan. And we know that he deceived Adam and Eve. My wiemy, że on zwiódł Adama i Ewę. But deception is, it's interesting, deception is actually like, deception is this, it's doing something here. Zwiedzenie polega na tym, że z jednej strony robimy coś and getting your attention, i to przykuwa naszą uwagę, while I'm doing something back here. Ale tak naprawdę gdzieś za naszymi plecami robimy coś innego. It's like a magician, you know? To jest, wiecie, tak jak jakiś magik, jakiś sztukmistrz. And so what the enemy does is he tells her about that fruit. Więc co robi wróg? Wróg mówi Ewie o owocu. And he even uses some truth. Now I'm not saying he speaks the truth. I ja nie mówię teraz, że on powiedział prawdę. But he says something like, you know, well, God says in those days when you eat of that. Ale mówi tak, no wiesz, Bóg powiedział podobno, że jak będziesz, jak zjesz ten owoc. Okay, well let's look at that. Well, it's true. God knows. God knows everything. Czy Bóg wie? Czy Bóg wie wszystko? So she's like, yeah, God knows. Ona mówi, no tak, Bóg wie. When you eat. Kiedy zjesz. Okay, yeah, it's okay. No, tak powiedział. That your eyes will be open. To wtedy twoje oczy się otworzą. And here's the deception. I to jest to miejsce zwiedzenia. And you'll be like God. I będziesz jak Bóg. Knowing znając dobro i zło. Your eyes will be open. Twoje oczy się otworzą. So what he's doing is he's deceiving her. Więc w tym momencie wąż zwodzi Ewę. To get her to think that there's something she doesn't have. Aby pomyślała, że czegoś jej brakuje. You'd be just like him. Będziesz taka jak on. They were already like him. A oni już byli tacy jak Bóg. They were created in his likeness. Oni byli stworzeni na Boże podobieństwo. And so he deceived them. Used Więc deception. Wąż zwiódł ich. Here's what he was trying to do. Co on próbował osiągnąć? He was trying to get her to be bitter towards God. On próbował zaszczepić w Ewie poczucie zgorzknienia względem Boga. You see, that's the original sin. Wiecie, to jest ten pierwszy grzech. That's his fruit, bitterness. To jest owoc pierwszego grzechu, zgorzknienie. And we know that's true. I wiemy, że jest to prawdą. Because in Isaiah 14, it talks about this. Dlatego, że Księga Izajasza 14 rozdział o tym mówi. What did he want? Co on chciał? He wanted to be God. On chciał być Bogiem. He's a bitter person. Szatan chciał być Bogiem. And so that's all he is. I to jest w jego naturze. How can I use bitterness? How can I get her? How can I deceive her to be bitter towards God? On się zastanowił, jak ja mogę zwieść tą kobietę, aby zaczęła być zgorzkniała względem Boga. God's holding out on me. God's holding out on me. God's
keeping things away from me. Żeby pomyślała, Bóg ukrywa przede mną jakieś rzeczy. If I just do this, I'll get this from God. Jeżeli zrobię to, to otrzymam od Boga tamto. If I just do this, God will do this. Jeżeli zrobię coś takiego, to Bóg zrobi coś innego. If I act this way, God will help me be this way. Jeżeli będę zachowywać się w taki sposób, Bóg pomoże mi być taką osobą. See, that affects some of us today. Wiecie, to ma wpływ na nas także i dzisiaj. Just striving, trying to be something we already are. My zmagamy się i próbujemy się stać jakimiś osobami. Right? And some of us are bitter towards God. I niektórzy z nas mają w sercu zgorzknienie względem Boga. We don't realize just who he is. Po prostu nie uświadamiamy sobie tego, kim on jest. Right? Another thing too, I want you to look at. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wam pokazać. Then verse 15. W wersecie 15. It says this. Lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Żeby jakiś korzeń goryczy wyrastając nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu. Kind of like when there's an issue with the family, how everyone in the family suffers from that. Wiecie, znacie takie sytuacje? Jest jakiś problem w rodzinie, jedna osoba ma problem, a cała rodzina cierpi. That word defiled means stained. Właśnie to słowo skalanie oznacza takie splamienie. Fall into that with bitterness. I to wyrasta, to wypływa z goryczy. It's like I meet with people in the years of ministry I've been doing, I meet with people and I hear something common. I ja przez wiele lat służę już ludziom i bardzo często, kiedy spotykam się z nimi na rozmowie, ja słyszę taką jedną rzecz, która się przewija przez wszystkie te rozmowy. And the common thing I'll hear from people with a dirty past. I to jest rzecz, którą słyszę od ludzi, którzy mają za sobą taką brudną, ciemną przeszłość. Is that they'll never get over that. To, że oni nigdy do końca się z tym nie uporali. I know God loves me, but I did this. Oni mówią, ja wiem, że Bóg mnie kocha, ale ja zrobiłem to i to. I'm stained. Ja jestem skazany. Defiled. Jestem zabrudzony. Yeah, that may have been true at one time. Tak, może to było prawdą kiedyś. But your sins have been washed away. Ale twoje grzechy zostały zmyte. Making you white as snow. A ty jesteś czysty jak śnieg. There are no stains. Nie ma już żadnych plam na tobie. You have a real hard time understanding forgiveness. Wiecie, to wielu ludziom jest trudno zrozumieć przebaczenie. Let me tell you something. For some of you, the past is the past. Wiecie, przeszłość to przeszłość. If you think about the past, jeżeli myślisz o przeszłości, you're digging up the dead. I rozmyślasz nad nią, to jest tak, jakbyś wykopywał zwłoki. And I don't know about here, but where I come from, i nie wiem, jak to jest w Polsce, ale tam, skąd ja pochodzę, it's illegal to dig up the dead. To jest nielegalne, aby udać się na cmentarz i wykopać zwłoki. And in Galatians 2:20 says you were co-crucified with Christ. A w Galacjan 2:20 czytamy, że zostaliśmy współukrzyżowani z Chrystusem. You were co-crucified. Ty zostałeś ukrzyżowany razem z Chrystusem. You died with him. Umarłeś razem z Nim. And you were resurrected with him. I zostałeś razem z Nim wskrzeszony z martwych. And he pulled you out of that tomb with him. I on pociągnął cię ze sobą tam, dokąd się udał. Making you a brand new creation. Czyniąc z ciebie zupełnie nowe stworzenie. Amen. Amen. I want to talk about something here. I chciałbym tutaj jedną rzecz wspomnieć. And maybe you can write this down. Może nawet dobrze byłoby to zapisać. I just wrote this down this morning. Ja to zapisałem dla siebie dzisiaj rano. Growing bitter towards God. Zgorzknienie w stosunku do Boga, względem Boga. Growing bitter towards God is believing that there's something better for you that God has already given. Kiedy zgorzknienie względem Boga pojawia się, kiedy myślimy, że możemy dostać coś lepszego niż to, co Bóg już nam dał. Now I know I said that earlier, but I want to come back because I want you to write that down. I felt like you have to write that down. Ja wiem, że już to powiedziałem, ale czuję, że muszę wrócić do tej myśli i chcę, abyście ją zapisali. For the next time you're striving to get something you have. Kiedy następnym razem będziesz zmagać się, aby otrzymać coś, co już masz. We'll look at something else here. That bitterness leads to depression. Pamiętaj o tym, że zgorzknienie prowadzi do depresji. And verse 16 in Hebrews chapter 12 verse 16. I werset 16 list do Hebrajczyków 12 rozdział. It says, lest there be any fornicator or profane person like Esau. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Esau.
who for one morsel of food sold his birthright. Który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodstwo. So Esau sold his birthright to his brother Jacob. Ezaw sprzedał swoje prawo pierworództwa swojemu młodszemu bratu Jakubowi. And here's what's crazy. I co w tej sytuacji jest w ogóle niezrozumiałe, szalone? He sold his double inheritance for a bowl of soup. On sprzedał swoje podwójne wielkie dziedzictwo za miskę zupy. For a bowl of soup. Za miskę zupy. And then it says this. I potem czytamy tak. In verse 17. W wersecie 17. Says, for you know that afterward, and this is Hebrews chapter 12, verse 17. For you know that afterward. Hebrajczyków 12:17. Wiecie przecież, że potem, when he wanted to inherit the blessing, kiedy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, he was rejected, został odrzucony, for he found no place for repentance, bo nie znalazł miejsca na pokutę, though he sought it diligently with tears, choć ze łzami jej szukał. And he wasn't rejected by his father. On nie został odrzucony przez swojego ojca. No, that's not what it's saying. He was actually living in rejection. On żył w poczuciu odrzucenia. Because of what he did in the past. Żył w poczuciu odrzucenia ze względu na to, co uczynił w swojej przeszłości. He wasn't a man without hope. On nie był człowiekiem bez nadziei. Or that couldn't receive hope. Excuse me, walk in hope. He was stuck in his past. He was depressed. He was rejected by his own self. On nie potrafił zobaczyć nadziei na przyszłość, dlatego że on utknął w miejscu swojego zgorzknienia, w miejscu swojej depresji i swojej przeszłości. He was rejected, but he fell into that trap of depression. He was bitter because of what happened. On nie myślał, że nie ma dla niego nadziei, ponieważ był zgorzkniały ze względu na to, co się wydarzyło. Couldn't live with it. On nie był w stanie z tym żyć. Couldn't forgive himself. Nie potrafił sobie przebaczyć. Couldn't live in your life out like that. Jak wielu z was żyje w taki sposób? Some of you have done things in the past. Niektórzy z was zrobili pewne rzeczy w przeszłości. And you said things like this. I powiedzieliście tak. I missed my window of opportunity because I did this. Ponieważ to zrobiłem, rozminąłem się z moją okazją. And so you live with rejection. I żyjesz z tym poczuciem odrzucenia. Thinking that there's no hope for this now. Myślisz sobie, że nie ma już nadziei na teraz i na przyszłość. Because I was on the right track with God and doing things. Mówisz sobie, ja byłem na właściwej drodze i robiłem właściwe rzeczy przed Bogiem. I ja już zbliżałem się do wypełnienia mojego przeznaczenia. Już tam byłem. And I fell. I upadłem. And now there's no hope for me. I teraz nie ma już dla mnie nadziei. There's nothing. Już nic nie mogę zrobić. And we begin to grow bitter. I w sercu zaczyna wyrastać nam ten korzeń zgorzknienia. Begin to resent our own actions, what we've done. Zaczynamy mieć sami do siebie urazy za to, co zrobiliśmy. We fall into depression. Zaczynamy cierpieć na depresję. Not living out the fullness that God has for us. I nie żyjemy w pełni tego, co Bóg ma dla nas. And that's not true at all. It's not the gospel. Wiecie co? To nie jest prawda. Jest coś takiego jak Ewangelia. Real quick, God just reminded me. Let's go back to verse 14 in Hebrews. Wróćmy do wersetu 14 w Hebrajczykach. Bóg przypomniał teraz. Pursue peace with all people and holiness. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości. Without which no one will see the Lord. Bez której nikt nie ujrzy Pana. So without that you can't see the Lord. Bez tego nie możesz zobaczyć Pana. So live holy. Więc żyj świętym życiem. But here's the thing. Ale co jest tutaj ważnego? That word see actually is it means face to face. To słowo ujrzeć Pana oznacza patrzeć twarzą w twarz. To be in the presence of God. Być w Bożej obecności. But I said earlier that you are holy. Ale powiedziałem wam wcześniej, jesteście święci. And so it's not by your own behavior. Więc tutaj nie chodzi o świętość wynikającą z waszego zachowania. Even when you fall, God calls you holy. Dlatego że nawet kiedy upadasz, Bóg wciąż nazywa cię świętym. He'll convict you of your righteousness. On przekonuje ciebie o twojej świętości. By reminding you of who you really are. Przypominając ci o tym, kim naprawdę jesteś. And so here's what we think. Oh, I messed up and now where's God? I can't see God. Because it says in the scripture, I don't see him now. He's not with me. Wiecie, my myślimy sobie tak. O nie, ja teraz upadłem, zgrzeszyłem, więc ja już nie widzę Boga. To przecież to mówi Biblia. On już ze mną nie jest. Ja go nie widzę. But really, he's right there with you the whole time. Ale on jest z tobą naprawdę przez cały czas. See, what happens is when we fall into these actions where we're not living the right way. Ale co się dzieje, kiedy upadamy i kiedy nie żyjemy w ten właściwy dla nas sposób? It's like this veil falls over us. To po prostu na naszą twarz, na nasze oczy spada zasłona. And here's the thing, he's right there, right in front of us. I wiecie, Bóg jest naprzeciwko nas. But we can't see it. A my mamy zasłonięte oczy i go nie widzimy. No, I'm not holy now. I just. I teraz myślimy, ja już nie jestem święty. He's not here. Go tutaj nie ma. No, remove the veil and there he is. A potem nagle jest ściągnięta ta zasłona z naszych oczu i widzimy go. In verse 15 it says,
Look carefully and make sure that no one falls short of the grace of God. I w 15 wersecie czytamy: uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga. Understanding this, falling short from the grace of God. Zrozumiecie to, że pozbawienie się łaski Bożej to są dwie rzeczy. Grace isn't a license to sin. Łaska to nie jest pozwolenie na grzech. Okay? Tak? So you're holy, so therefore live holy. Okay. Mamy być święci, tak jak On jest święty. Grace is freedom from sin. Łaska to jest wolność od grzechu. It's being free. I'm not a slave to sin. To jest bycie prawdziwie wolnym. Nie jesteśmy niewolnikami grzechu. So don't sin. Więc nie grzeszcie. So falling short of grace, więc pozbawienie się łaski Bożej, it's legalism, to jest legalizm, thinking that there's something you can do, myślenie, że jest cokolwiek, co right? mógłbyś zrobić, you're following all the rules to get something from God and live in the right way, że jeżeli będziesz przestrzegał jakichś zasad, to będziesz mógł dostać coś od Boga. And the other one is intentionally living an evil lifestyle. A druga rzecz to jest świadome i celowe prowadzenie niewłaściwego sposobu życia. That's not grace. To nie jest łaska. Living the evil lifestyle, saying, "Oh, God's forgiven me, so I'm going to do whatever I want." Ten niewłaściwy sposób życia polega na tym, że mówimy sobie, Bóg mi przebaczył, to mogę robić, co chcę. I want to tell some of you that's not what grace preaches. Chcę wam powiedzieć, to nie jest przesłaniem nauczycieli łaski. And there is a real attack against that. Jest wielki atak w ciele Chrystusa na nauczanie o łasce. Accusing people like me who love grace. Dlatego i różni ludzie oskarżają takich ludzi jak ja, na przykład, ludzi, którzy kochają łaskę. We preach something that gives people permission to do whatever. Oskarżają nas o to, że nauczamy w taki sposób, aby zachęcić ludzi do grzechu. Giving guys like me a bad name. I wiecie, taką złą reputację nam tworzą. That's not what it is. Ale to nie jest prawda. Okay. Amen. Amen. You gotta understand that grace is a person. His name is Jesus. Musimy to zrozumieć. Łaska jest osobą i ma na imię Jezus. And he set you free. I on ciebie uwolnił. No, look, I know where exactly where I'm at. I did get off on something. I wiecie, ja wiem, gdzie w jakim jestem miejscu. Ja wiem, że czegoś dotknąłem. Okay, I'm rushing. I'm going fast here. Ja pędzę z tym tematem. I'm not able to cover everything I want. Ja nie jestem w stanie też odnieść się do wszystkiego, co chciałbym powiedzieć, wszystkiego, co chcę. So if you're having a hard time following me, I understand it. Więc jeżeli trudno wam nadążyć za moim nauczaniem, to ja to rozumiem. But guess what? Ale wiecie co? I'm not over the age of 35. Ja jeszcze nie skończyłem 35 lat. So I heard yesterday. To, co słyszałem wczoraj. You guys had to give a place for people like me. Wiecie, musimy zrobić miejsce dla ludzi takich jak ja. And my friend David reminded me of something. I mój przyjaciel Dawid przypomniał mi coś. I was like, man, I don't know if I'm having enough time, but it's only like 20 minutes now. Powiedział, ja nie wiem, czy ja się teraz zmieszczę w czasie, ja mam 20 minut zostało. He said, yeah, remember how Pastor Richard was saying, don't, you know, keep it. Stop on time unless Jesus is up there. Pamiętasz, pastor Richard powiedział kiedyś: kończ nauczanie o czasie, chyba że pojawił się Jezus, no to wtedy luz. Well, David reminded me that I have Jesus in me. A David przypomniał mi, że Jezus jest we mnie. So I can go all day. Więc ja mógłbym nauczać cały dzień. Man, David said, even in hell, there you are. Nawet w piekle, tam jesteś. He wasn't saying that Jesus, God lives in hell. David nie powiedział, że Jezus mieszka w piekle. He was saying, no matter where you go, you can't escape him. Powiedział, że niezależnie dokąd się udasz, nie jesteś w stanie przed nim uciec. Man, for those who believe he's in you, whether you like it or not. Jeżeli wierzysz w niego, to on jest w tobie, nieważne, czy jesteś tego świadom, czy nie. And for those who don't believe, it's a relentless pursuit. A jeżeli nie wierzysz w to, że Jezus jest w tobie, to będziesz cały czas go ścigał. He becomes the boogeyman for atheists. I on się staje takim boogeymanem dla ateistów. Can't escape him. What would you do for your kids? Nie możesz przed nim uciec. Co zrobisz dla swoich dzieci? Exactly. Dokładnie. Yeah. Amen, right? Amen, tak. Okay, good. So, let me close with this here. Chciałbym zakończyć jednym zdaniem. I saw amazing breakthrough in my life early in my Christian walk. Ja doświadczyłem niesamowitego Bożego przełomu w moim życiu krótko po tym, jak zostałem chrześcijaninem. After 1 year of being a Christian, I was called to be a pastor, and a position opened up for me to be a pastor. Ja byłem rok osobą wierzącą i zostałem powołany na pastora. And my church leaders gave me the charge to be over our next generation, our youth. I nasi liderzy, przywódcy naszego kościoła powierzyli mi odpowiedzialność prowadzenia kolejnego pokolenia w naszym kościele. I thought they were crazy. Pomyślałem sobie, że im dosłownie odbiło. I know what I'm doing, man. Powiedziałem, człowieku, ja nie wiem, co ja robię. I preached on the book of Habakkuk for my very first sermon. Moje pierwsze kazanie
to a bunch of teenagers. I głosiłem je do grupy nastolatków. Right? The only thing I got right was how to pronounce his name. I nawet nie wiedziałem do końca, jak wymówić to imię. I was like, what am I doing here? I stałem tam i sobie myślałem, co ja tu w ogóle robię? And here's what I realized. I uświadomiłem sobie coś. Is the breakthrough happened for me. Że przełom wydarzył się dla mnie w moim życiu. Where I began to walk in the things that we see Jesus doing. Like I began to see healings. Kiedy zacząłem chodzić w rzeczach, które widziałem, że robił Jezus. Wtedy zacząłem doświadczać, oglądać uzdrowienia. I had a youth ministry of 6 teenagers. Miałem grupę młodzieżową. Six. Było 6 nastolatków. In 3 months time went to 60. I po 3 miesiącach ta grupa urosła do 60 nastolatków. Ja naprawdę nie wiedziałem do końca, co ja robię. Just relying on God and praying for teenagers. Po prostu polegałem na Bogu i modliłem się o tych nastolatków. And so where I saw the breakthrough. Więc ja zobaczyłem przełom. Where I got to experience the things I was longing for, revival. Mogłem zacząć doświadczać tych rzeczy, za którymi tęskniłem, doświadczać przebudzenia. Where I dealt with this bitterness in my heart. To się zaczęło wtedy, kiedy uporałem się ze zgorzknieniem w moim sercu. Okay, and here I'm not a victim. Wiecie, ja nie jestem ofiarą. Okay, so just hear me out when I say this. Więc teraz posłuchajcie. But I had middle child syndrome. Ale ja miałem taki syndrom środkowego dziecka. And I had an older brother, firstborn. Miałem starszego brata, pierworodnego. I had an older sister, only girl. Miałem starszą siostrę, jedyną dziewczynę w naszej rodzinie. And my parents planned 3 years apart. I moi rodzice tak nas zaplanowali, że były 3 lata przerwy pomiędzy dziećmi. And then I was born. Ja się urodziłem. Right? And then I took 3 years to be the baby, right? I ja miałem 3 lata na to, żeby być dzieckiem. No. Nie. 13 months later, baby brother comes. 13 miesięcy później urodził się młodszy brat. And during that time, during my mother's pregnancy, my first year of being here. I kiedy moja mama była w ciąży, to był pierwszy rok mojego życia. My parents were separated. Moi rodzice się rozeszli. So there was no bonding with dad. Więc ja nie miałem też więzi z moim tatą. And so baby brother comes on the scene and he's baby brother. Więc urodził się mój młodszy brat, no i wiecie, to był mój młodszy brat. The baby of the family. Mieliśmy małe dziecko w rodzinie. Come on, some of you can relate. Chyba niektórzy z was, myślę, wiedzą, o czym mówię. Just hear me, follow me, because I'm not a victim. Pamiętajcie, ja nie jestem ofiarą. But I really believed a lie that I was. I believed that I was. Ale ja wierzyłem w to, że jestem ofiarą. Now look, I'm not being like dramatic here or sensitive, okay? Ja nie chcę tutaj być taki nadwrażliwy i się rozczulać nad sobą. On my birthdays? Na moich, w dniu moich urodzin. Baby brother got gifts too. Mój młodszy brat też dostawał prezenty. Come on, you're a victim. Right? And so I grew up with this bitterness in my heart towards my parents. Ja rosłem z tym poczuciem zgorzknienia względem moich rodziców. And my dad was never around. He worked on the road. I mojego taty, mój tata się nie pojawiał w domu. On pracował na drodze. And he just didn't do the best job fathering me. I zamiast być najlepszym ojcem dla mnie. And mom, well, she wasn't nurturing at all. A mama nie była w stanie zaspokoić wszystkich naszych potrzeb. I can't remember one moment of my life where she just held me and told me that she loved me. Nie pamiętam jednej sytuacji nawet w moim życiu, kiedy ona przytuliłaby mnie i powiedziałaby, że mnie kocha. And I resented them for that. I ja miałem do nich urazę o to. Extremely bitter. I byłem okropnie zgorzkniały. And I would even have to get pastoral counseling from Pastor Dan because I was so angry towards them. I ja nawet nie chciałem takiej posługi duszpasterstwa od pastora Dana, ponieważ miałem takie wielkie zgorzknienie względem nich. But in that first year being a Christian, ale w pierwszym roku mojego chrześcijaństwa, I was learning about forgiveness. Ja uczyłem się, co to znaczy przebaczenie. And I remember one day sitting there with God praying. I pamiętam, jak pewnego dnia siedziałem sobie w pokoju z Bogiem, modliłem się. And I heard him say, "Will you forgive them even if they never say sorry?" I usłyszałem, jak Bóg mówi do mnie, czy im przebaczysz nawet jeśli nigdy cię nie przeproszą. I said, "If that's what you think I should do for them." Ja odpowiedziałem Bogu, jeżeli uważasz, że powinienem to zrobić. And he said, "No, James, that's what I think you should do for you." To dla nich to ja to zrobię, a Bóg powiedział, nie, ja uważam, że powinieneś to zrobić dla siebie samego. And so what God was doing was just teaching me how to get this root of bitterness out of my heart. Bóg uczył mnie w tym momencie, jak wyrwać korzeń goryczy z mojego serca. And so I forgave them. Więc przebaczyłem im. Never brought anything up with them ever again. I nigdy więcej nie podnosiłem tego tematu. And I began to honor them. Zacząłem ich szanować. And here's what's crazy. Within 2 weeks' time, i w ciągu 2 tygodni, they both shared with me different times. Oboje powiedzieli mi,
the details of their lives when they were children. Opowiedzieli mi o swoim dzieciństwie, moja mama i mój tata. And my mom one time shared with me. I moja mama powiedziała mi pewnego dnia. That when she grew up. Że kiedy ona dorastała. She was sexually abused. Była wykorzystywana seksualnie. By her stepfather. Przez swojego ojczyma. And her mother. A jej mama. Didn't want to hear about that stuff. Nie chciała w ogóle w to uwierzyć, nie chciała tego słuchać. No, no, that's not happening. Mówiła jej: nie, 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 ty mi tutaj ściemniasz, to się nie wydarzyło. A mother who was depressed. Jej mama była w depresji. And resented her husband. I miała urazę względem swojego męża. Because she married her husband when she was 14. Dlatego, że wyszła za niego za mąż, kiedy miała 14 lat. And her husband was 47. A jej mąż miał 47 lat. Arranged marriage. To było aranżowane małżeństwo. They're from the Philippines. There was arranged marriage. Pochodzą z Filipin, tam są aranżowane małżeństwa. Got Filipino in me. Mam w sobie ducha Filipińczyka. So anyways, so my mom began to share that. I began just to see, wow, she doesn't know how to be a mom because she never had one. I kiedy moja mama opowiedziała mi tą historię, ja zrozumiałem, że ona nie potrafiła być dla mnie mamą, bo ona nigdy nie doświadczyła tego, jak to jest mieć mamę. And I just realized what my dad went through when he was 2 years old, his dad left him. I potem dowiedziałam się, że kiedy mój tata miał 2 lata, to jego ojciec go opuścił. And he grew up resenting and hating his father. I mój ojciec dorastał pełen urazy i nienawiści względem swojego taty. So much so that when his father came back to look for him, tak, to było tak mocne w nim, że kiedy jego ojciec wrócił, aby się nim zająć, people in the town would push him out. Sorry? The people in the town would push his father out. Ludzie w miasteczku, tam gdzie oni mieszkali, w ogóle chcieli się pozbyć tego człowieka, chcieli jego ojca wyrzucić. For his protection. Jeżeli chodzi ze względu na brak ochrony. Why? Because my dad said this. Dlaczego? When he was Dlatego, że when he was a teenager. Mój tata, będąc nastolatkiem, powiedział takie słowa. If I ever see my father again, I'll kill him. Jeżeli ja zobaczę mojego ojca, to jego zabiję. And this is what people in the town said. I ludzie w miasteczku, mieszkańcy powiedzieli tak. They said, if he's anything like you, jeżeli twój tata jest taki jak ty, he'll do it. To on to zrobi. So just go, don't never come back again. Więc po prostu idź i nigdy nie wracaj. My dad didn't have a dad. Mój tata nie miał taty. Couldn't be a father. Nie potrafił być tatą. My mom couldn't be a mother. Moja mama nie potrafiła być mamą. Wasn't their fault. To nie była ich wina. They themselves were victims. Oni sami byli ofiarami. So in hearing these stories from my parents. Więc w tych historiach moich rodziców. And hearing how my dad grew up in juvenile hall, in jail. He grew up in it. Mój tata wyrastał dosłownie w więzieniu. I mean, one time he was missing for 1 year, and they put it in a newspaper, missing child. Pewnego dnia, jednego dnia w gazecie było ogłoszenie o zaginionym dziecku. He was in jail, and the local law enforcement despised him so much that they wouldn't even tell his mother he was alive. On siedział w więzieniu czy poprawczaku, a władze nie chciały nawet powiedzieć jego mamie o tym, że on żyje, że on tam jest w tym poprawczaku. Right. So as I'm hearing this from my parents. I kiedy ja słuchałem tych historii. The Lord just begins to pull out of me. To Pan zaczął we mnie, a root of bitterness. Ze mnie wyciągać, wyrywać ten korzeń zgorzknienia. Then I just let Jesus come in. I potem musiałem pozwolić Jezusowi, aby wszedł w to miejsce. You know, some of you need to do that. Niektórzy z was muszą to zrobić. The children of Israel, when they went to the springs to get water. Dzieci Izraela, kiedy były na pustyni i została dla nich cudownie dostarczona im woda. The water, they couldn't drink the water because the water was what? It was bitter. Oni podeszli do tej wody i ta woda była gorzka. Oni nie byli w stanie jej pić. And God told Moses, go take that tree. I Bóg powiedział do Mojżesza, weź ten kawałek drewna. And put that tree in the water. I wrzuć go do wody. Now when I've read that the first time. Kiedy czytałem tę historię pierwszy raz. I'm thinking he cut the tree down and threw the tree in the water. Pomyślałem sobie, że on ściął jakieś drzewo i wrzucił pień albo gałęzie do wody. But that's not the whole tree. Ale to nie jest całe drzewo. No, roots are part of a tree. Korzenie są częścią drzewa przecież. So I believe that they took the whole tree, including its roots. Ja wierzę, że Mojżesz wziął całe drzewo, łącznie z korzeniami. And when Moses put the tree in the water, it made the water sweet. I kiedy włożył je do wody, to ta woda stała się słodka. And see what happens is when you allow God to pull those roots of bitterness out for you. Kiedy pozwolisz Bogu, aby wyciągnął z ciebie ten korzeń goryczy. You let Jesus come into the waters of your life and sweeten that up. Ty pozwolisz Jezusowi, aby przyszedł do twojego życia, do wody twojego życia i uczynił ją słodką. Because he is a tree, he's the tree of life. Dlatego, że on jest drzewem życia. And his leaves
bring healing to the nations. A jego liście przynoszą uzdrowienie dla narodów. Amen. 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 And I'll close with this here. I zakończę takim jednym zdaniem. There's messianic scriptures in the Bible. Są takie mesjanistyczne fragmenty w Biblii. And they're in the Old Testament. Są one w Starym Testamencie. And these are scriptures that Jesus fulfilled. I to są fragmenty pisma, proroctwa, które Jezus wypełnił. And if you want to go to Psalm 69, verse 21, it's a messianic psalm. You guys want to read that? I otwórzmy Psalm 69, werset 21. To jest psalm mesjanistyczny. Psalm 69 i werset 21. Zamiast pokarmu podali mi żółć, a gdy pragnąłem, napoili mnie octem. It says they also gave me gall for my food and for my thirst they gave me vinegar to drink, right? Now look in Matthew chapter 27, verse 34. I teraz zobaczcie, co jest napisane w Ewangelii Mateusza 27:34. Here's where we see that fulfilled. I w tym miejscu widzimy, jak to słowo się wypełniło. Jesus was thirsty. Jezus był spragniony. They gave him sour wine mixed with gall. I on dostał ocet zmieszany z żółcią. Gall is bitterness. Żółć symbolizuje zgorzknienie. They gave that to him to drink. Oni dali mu to do wypicia. Here's what's crazy. Keep reading the scripture. It says this. I czytamy tak. But when he tasted it, kiedy on spróbował, he would not drink. Odmówił wypicia. Some scholars believe this is the last temptation that Jesus Christ overcame. Niektórzy nauczyciele słowa wierzą, że to jest ostatnie kuszenie Jezusa, ostatnia pokusa, na jaką został wystawiony. Listen to me. How do we get through this? How do we begin to move forward and deal with bitterness in our hearts? W jaki sposób możemy pójść do przodu w tym temacie? Jak możemy rozprawić się z goryczą w naszym życiu? Well, one, forgive people that hurt you in the past. Po pierwsze, przebacz ludziom, którzy skrzywdzili cię w przeszłości. And that includes yourself. I to łącznie z tobą samym. And here's the second one. A tutaj jest druga rzecz. We will all taste bitterness in this life. W tym życiu wszyscy zakosztujemy goryczy. But you have a decision to make. Ale możemy podjąć decyzję. Don't drink it. Możemy zdecydować, że jej nie wypijemy. You handle it like our Lord handled it. Możemy potraktować ją tak, jak potraktował ją nasz Pan. But when he tasted it, he would not drink. He would not allow himself to be bitter to what was happening to him on that cross. On skosztował, ale nie wypił, dlatego że on nie pozwolił sobie samemu na to, aby zgorzknieć ze względu na to, co działo się na krzyżu. Wouldn't allow that to happen. Not for one moment. On nie pozwolił na odrobinę goryczy nawet przez chwilę. Because if he did, dlatego że gdyby dopuścił do siebie gorycz, he would have forgotten this truth. To zapomniałby o tej prawdzie, that he wasn't alone on that cross. Że nie był sam na krzyżu. It wasn't just us on the cross with him. Że to nie tylko my z nim byliśmy na krzyżu. No, guess what? God was on the cross with him. Bóg był na krzyżu razem the z nim. Father was on the cross with Jesus. Ojciec był z Jezusem na krzyżu. How do I know? Skąd to wiem? Jacob talked about it yesterday. Kuba mówił night. O tym wczoraj. He did nothing without his father doing it. Dlatego że Jezus robił wszystko to, co robił jego ojciec. Everything he did, his father was doing. Jezus robił tylko to, co widział, że jego ojciec robił. Everything he said, his father had said. I mówił tylko to, co słyszał, że jego ojciec mówił. He could not have gone on that cross unless the father was on the cross. Jezus nie wszedłby na krzyż, gdyby nie widział, że ojciec tam wszedł. He was never alone. Dlatego że on nigdy nie był sam. Had he allowed himself to get bitter, i gdyby pozwolił sobie na gorzkość, to rozminąłby się z tym. Don't drink from that cup. Nie pijcie z tego kielicha. Amen. Amen. Let's pray.